Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i moi drodzy, tak jak widzieliśmy i tak jak obiecywałem wam już wcześniej, Andromeda. Mass Effect Andromeda. Ja wszystkie trzy Mass Effecty przeszedłem osobiście samemu i to będzie tak testowo. Nie jestem pewien, czy ten odcinek publikuję. Będę jeszcze publikował na koledze Ignacym, czy po prostu już od razu na Strategacym. Cała seria będzie tutaj, na pewno na Strategacym na kanale. To jest ten trial 10-godzinny jeszcze przed... Długo czekałem, bo myślałem właśnie, czy pójść tym trialem, czy zagrać już dopiero, jak będzie pełna wersja. Ostatecznie zdecydowałem się wypuścić też grę już mając tego triala dopiero. Dzisiaj jest wtorek, mam włączonego Facebooka w tle, więc może warto go wyłączyć. Dobrze, Ignacy. Więc zdecydowałem się, że wystartuję tym trialu i zobaczymy. Postaram się was pewnie zasypać odcinkami, te 10 godzin zrobić odpowiednio szybko i żeby nie zajęło to nam jakoś strasznie dużo czasu. No i co? Pierwszy raz będę grał w ogóle RPGa. Zobaczymy, jak to się w ogóle będzie przyjmować i nie mam pomysłu jeszcze specjalnie, jak to mądrze prowadzić. Może na razie postaram się być po prostu milczącym narratorem gdzieś tam w tle i niespecjalnie się wpieprzać w fabułę, bo pewnie na początek jej będzie dużo. Jeśli chodzi o start, mamy do wyboru Scotta i Sarę. Ja zagram pewnie Scottem, nie wiem dlaczego, bo pewnie nim po prostu. Ja zawsze generalnie grałem po prostu Shepardem, niezmienionym we wszystkich trzech częściach poprzednich. Więc tutaj też myślę, że wystartujemy panem Scottem. I myślę, że możemy uruchomić od razu rozgrywkę i nie ma co tutaj specjalnie zwlekać. I zobaczymy, co gra nam ma do zaoferowania. Po prostu. Głośności to wszystko i kamerę pewnie będziemy modyfikowali w trakcie, bo też nie wiem, gdzie ona powinna być, bo mówię, nie odpaliłem jeszcze ani razu gry, więc lecimy razem. Co, normalny? Co to jest? To jest walka? Fabułą niż walką. Poziom wyzwań jest bardzo niski, obniżony. Nie wiem, szczerze mówiąc. Załóżmy, że to normalny. Cokolwiek. No dobra. Sporo też oczywiście jest też głosów o tych animacjach, ja tylko tyle widziałem na razie w kontekście tej rozgrywki, że jest dużo zarzutów dotyczących animacji i kiepskich jej. Zobaczymy, będziemy mieli w stanie okazję zobaczyć. Ja gdzieś znowu, jak rozmawiałem z kilkoma osobami, które troszkę grały, mówiły, że przede wszystkim jakby animacje tak, aczkolwiek gra ponoć broni się bardzo, bardzo się broni fabułą i rozgrywką, więc to będę chciał na pewno wyeksploatować. Jeszcze nie jestem z tych osób, które się tam będą jakoś super spuszczały grafiką, ani animacjami. Jeżeli nie będzie mi to przeszkadzać, to spoko. No ale chyba mamy jakąś fabułkę. Dobra, zobaczmy. Oczywiście gra jest w pełni po polsku, więc nie powinniście mieć problemu z zrozumieniem. Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. To jest Cytadela albo Przekaźnik. Nie jestem pewien, jednak Cytadela z poprzednich części. Ludzko żyje złote jeże. A dobra, przeczytajcie sami, ja też nie będę wam czytał. Powinienem był zweryfikować, czy fabularnie to się dzieje przed wydarzeniami z części 1 do 3, czy po. Przyznam szczerze, że dat nie zweryfikowałem tam. To dziwne. Nie wykluczam, że to się dzieje przed. Chociaż nie wiem. Nie, no nie, to by było głupie. Dobra, zobaczmy. O, już widzę. Co się tutaj pojawia? Zróbmy tak. Tak, tak, tak. Przepraszam. Czekajcie jeszcze sekundę tylko.
Jedną rzecz zrobię, dobra. To jest ta grafika taka. Czy jestem w wodzie? Mi średnio wskoczyło ustawienie graficzne akurat. Nie wiem czemu, czy można było zmienić, czy nie. Grę musiałem odpalić w oknie. We made it. Deep breath. You're gonna wanna take it easy. Tak, jest troszkę ziarna. Ryder Scott, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year-round? How about we get him a cup of coffee first? The selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Scott Ryder, let's get you checked out. Look here. After discovering an unusually high ratio of potential candidates for golden worlds, the Helios cluster. Ma to na pewno jest po wydarzeniach z trójki, bo już są Asari. O, nie było tematu wcześniejszego. Makes it sound so easy, doesn't it? Okej. O, niech będziesz tak. If it isn't, we'll be ready. I hope so. You know something? Word came down. The Pathfinder wants you all mission ready within the hour. Look this way. Why the rush? He didn't say. But something's up. Nic go czułeś, tu mam się z myszki zmienić. Okay, checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Tapero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern. Assuming the implants work as advertised, Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling otherwise? Podekscytowany niech będzie. I'm ready to get to it. Readings confirmed. I detect an increased level of adrenaline in your system. The neural implant is functioning properly. Caffeine always did make me jumpy. You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister. It always helps to see a familiar face. Mamy bliźniaka tutaj w tej grze. Alt. Okej. This is Cora. I'm at the cryo bay. Brace for a reset. Everyone okay? I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Cora, Riders, report to the bridge. You heard him. Let's get... We have a problem over here. It's Sarah Ryder. Znowu katscenka jakaś? Strasznie dużo katscenek. What's wrong? Podejdźmy. I don't know. Have to check it out. Well? Scott? Is my sister okay?
Sarah's fine. Her vitals are strong. But the revival procedure was interrupted. Czy jakieś rokowania? When can she wake up? We don't want to rush it. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration and brain activity are all normal. To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while. Then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Dobra, zajrzeliśmy do siostry i teraz musimy iść na mostek Hyperiona. Co się z tą grafiką? Ja ją mam na średnim, więc to wiadomo, że to nie wygląda najlepiej. To możemy się troszkę jeszcze zapoznać ze świadkiem przy okazji. Jak się przewija dialogi? Okej. Okay. Możemy się troszkę dowiedzieć. Status misji? Jak się przewija rozmowę? A, spacjur. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Jeszcze bym z wami jednej rzeczy porozmawiał. Ja czytam dosyć szybko, najczęściej. I teraz moje pytanie brzmi, czy chcecie, żebym, jakby wiecie, wszystko wam zostawiał do przeczytania, czy po prostu mam od razu lecieć, jak ja przeczytam, a sobie będziecie pauzowali? Więc to nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Popatrzmy sobie, co tutaj się jeszcze znajduje w ogóle. Okej, okay, widzę, że z każdym możemy rozmawiać. Faktycznie ta grafika jest jakiś tam sposób... Czy dziwna, zła? No ciężko powiedzieć, nie jest jakoś strasznie zła. A, z shiftem biegniemy szybciej. To spoko, to akurat logiczne jest. Dobrze, więc nie jest jakoś strasznie odpychająca. Z drugiej strony... O, datapady zawsze to były ekspy przynajmniej kiedyś. A, 6 lat jesteśmy, bla bla bla, kapitan Dun. Nie dostaliśmy expów za to? Zawsze że dostawało za datapady expa. Kosta, kim ty jesteś w ogóle? Hey there. Hell of a wake up call, huh? Didn't expect that first thing out of stasis. Makes two of us. Hang in there. Aha, czyli część dialogów jest wyświetlana na górze, część na dole. To też dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Ta nie chce ze mną rozmawiać. Dobra, czyli to chyba jest na razie taki w ogóle samouczkowy wariant cały. Z tego co widzę. O! Alt. Jak się używa skanera? G. No i? O! Sprzęt osiowy. Dobra, to jest w porządku. Wyłącz skaner. Gdzie to może być jeszcze? Ej, ciekawa mechanika z tym skanerem. Trochę mi się to kojarzy z wiedźmińskimi zmysłami, z Wiedźmina samego. To? O, coś tutaj znaleźliśmy. Zresetuj przekaźnik mocy. Obejdź. To jest co, hakowanie nowe? A nie, myślałem, że będzie z mechanika hakowania. Mechaniki hakowania były bardzo fajne w Mass Effectach. Kiedyś mi się przynajmniej zawsze podobały. Dobra, coś działa. Tu jest ta pani, którą widzieliśmy wcześniej. Tu żadnych znajdziek więcej nie ma. Dobra. Idziemy do kolejeczki. Dobra, czyli dostaliśmy skaner. To jest jakaś mechanika, którą będziemy mieli w tej grze. To dobrze wiedzieć, bo już mi się podoba skaner. Ciekawy. Zobaczymy, czy co jeszcze gra doda. Dad? Dobra, kolejeczka. No i zobaczmy. Helm control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. They won't last. What's our position? Unknown. We lost telemetry. Oh, no, shit. We need eyes out there.
attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other Arcs, we proceed to our appointed Golden World. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud. And that's just a wild guess what we hit. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? My father's got a point, though. Solid ground sounding pretty good right now. Yeah, but... Pretty good. Isn't good enough. Yes, sir. We're coming through. Nie, mi tam te animacje są dla mnie spoko, w sensie tych twarzy. Jak na grę komputerową, ja nie oczekuję filmu. That's Habitat 7. New Earth, if we're lucky. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. It doesn't even look the same. Emocjonalny, logiczny? Aha, okej. Okay. Nie, zróbmy, że logicznie. She's right. It looks pretty dicey from here. Are we sure about those scans? It's a good question. Things can change. It's been 600 years. Sam. The energy from the phenomenon is damping our senses. Planetary conditions are on air. We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out, it stays out. We need to know if that's safe harbor. And if it's not? As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we are already home. All right, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Have them spin up two shuttles. Planet Fallen 30. Zajebiście. Ej, fajnie wprowadza gierka do fabuły. Bardzo mi się podoba wejście. Your guess is as good as mine. We may be related, but I still haven't figured him out. Just as long as he knows what he's doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. Tutaj dużo widzę, że nawet nie muszę wam specjalnie komentować, bo bardzo, bardzo dużo się dzieje z początkiem gry samej. I nie za dużo mogę wam nawet opowiadać o czymś, bo... No bo nie ma nawet miejsca tutaj. Za bardzo, strasznie dużo aktywności. She's gonna want stories. So, let's get out there and find her some. No już, do akcji lecimy. Right. You'll want to get your helmet. And maybe stop at the good luck rock before we go. Dobra. Statusu, bla bla bla, bla bla bla. A, to akurat nic wyjątkowego. It's an old superstition of your dad. Co aż tu mamy? Crashing the party, huh? No, wyłączyłem imprezę. Pathfinder is now requiring sidearms. I've opened the armaments locker. Mm-hmm. We expecting trouble, Sam? Skała ojca? Good luck, Rock, huh? Your dad was mountain climbing back on Earth. He caught him from home. If we're going today, we'll need any luck we can get. No, możemy to zbadać. Alkali feldspar and quartz. Okay. Czekaj, czy tam coś daje. Szafka Aleka Rydera. Looks like Dad's already suited up. Szafka Sary Ryder. Hang in there, Sarah. Okay, i automat z chłodzoną wodą. Serio, to są takie rzeczy? Better not. No bathroom breaks in this trip. Jezu. No i mamy bronię. Dobra, zgłoś się do hangaru. You never know. Now let's get to the shuttles. No dobra, to dawaj ta.
To jest jeszcze prolożek, więc ja się tam nie specjalnie przejmuję. Zakładam, że wszystkie decyzje będą podejmowane później, ewentualnie na koniec rozdziału. Teraz to są pewnie jakieś takie pierdu-pierdu, żebyśmy się zapoznali z grą w dużej mierze. Dr. Carlyle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic on hand, and if that is home down there, I'm happy to knock on the door. Zagrajmy logicznie. Yeah, we're just not sure what's on the other side of the door. No problem. If it has teeth, I brought the pliers. Yank them out myself. All right, team, button it up. We leave in five. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seem prudent given the situation. We'll be short-handed with Sarah out. I heard what happened. Your sister's strong. She'll make it. Nie pamiętam, co to było. Pragmatyczne? Sarah wouldn't want us to worry because of her. You're right. The mission comes first. Though, I doubt your mother would have seen it that way. I promised her I'd get you two here safely. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate, but because you're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will, they'll remember we didn't give up, that we kept dreaming, that our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. Been waiting 600 years for this. Jest niezły klimat. No i dobra, tu się chyba pożegnamy i zobaczymy się już w następnym odcinku, który będzie, nie wiem, pewnie za parę godzin. To widzimy się jutro, widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.